przeżywaniu czasu Adwentu może nam pomóc również postać Abrahama, ojca wiary Izraela, ojca również naszej wiary. Abraham uwierzył Bożemu Słowu, wyruszył z Ur Chaldejskiego do ziemi, której obiecał mu Bóg. Zawierzył Bożemu Słowu wtedy, kiedy Bóg obiecał mu potomka, a on, mając 90 lat, nie miał jeszcze syna, nie miał jeszcze dziecka. A pomimo to, że już był w podeszłym wieku i w podeszłym wieku była jego małżonka, Sara, jednak nie tracił nadziei. Skoro Bóg mu obiecał, to wierzył głęboko w to, że tę obietnicę spełni. Abraham może być i dla nas wzorem. Jak powinniśmy ufać, jak mocno powinniśmy wierzyć Bogu, Jego Słowu, żeby to Słowo przynosiło owoce. Kiedy Abraham ma 95 lat, spełnia się obietnica dana mu przez Boga. Rodzi się mu syn. Kilka lat później Bóg zażąda, aby złożył Izaaka w ofierze. Abraham razem ze swoim synem udają się na górę Moria. Jest ona utożsamiana z dzisiejszym wzgórzem świątynnym w Jerozolimie. I tam, na jej szczycie, Abraham miał złożyć swojego syna Izaaka w ofierze. Izaak był już związany, leżał na drwach i w ostatnim momencie anioł uchwycił rękę Abrahama. Wystawił wiarę Abrahama na próbę, ale jednocześnie zapowiedział jedno bardzo ważne wydarzenie, które będzie miało później w historii miejsce. Zapowiedział, że on nie cofnie swojej ręki i złoży ofiarę z własnego syna. Że każde ludzkie życie zostanie zastąpione tym jednym życiem, życiem Boga, Jezusa Chrystusa. Tamto wydarzenie, śmierć syna Abrahama, która na szczęście nie doszło do złożenia go w ofierze, to życie zostało uratowane przez baranka zaplątanego w zaroślach. Ten baranek jest symbolem Jezusa Chrystusa. Tak go zresztą określa Jan Chrzciciel, kiedy widzi Jezusa Chrystusa, mówi: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Baranek, który naprawdę zgładzi ludzkie grzechy, grzechy nas wszystkich, swoją śmiercią na krzyżu, na Golgocie, na sąsiedniej górze, na której Abraham złożył Izaaka. Ta scena, kiedy Abraham wchodzi razem ze swoim synem na górę, to, że Izaak na swoich barkach niesie drewno, na którym zostanie złożone w ofierze, i to pytanie, które przejmuje serce ojca. Ojcze, oto drwa i ogień, a gdzież jest ofiara, którą złożymy Bogu? Jak bardzo musiało boleć serce Abrahama, kiedy usłyszał to pytanie i wiedział, że za chwilę on złoży swojego syna w ofierze, a jednak Bóg miał inny plan. Abraham przedczuwał to intuicyjnie i mówił, odpowiadał swojemu synowi: Bóg upatrzy sobie jagnię na ofiarę. Upatrzył sobie jagnię, którym jest Jezus Chrystus. Ani Izaak, ani nikt z nas nie musi umierać, aby osiągnąć zbawienie. Umarł za nas, za nasze grzechy, Jezus Chrystus, którego powtórnego przyjścia ciągle jeszcze wyczekujemy.